Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca pośród wielu łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca i posłuchaj dziś tych słów. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. No, czy modlił się już o ciebie znany kaznodzieja i wciąż nie zostałeś uzdrowiony? Czy modlił się o ciebie już twój pastor i wciąż nie zostałeś uzdrowiony? Czy modliła się o ciebie już grupa wstawienników i wciąż nie zostałeś uzdrowiony? Czy modliła się o ciebie grupa starszych twojego kościoła i wciąż nie zostałeś uzdrowiony? No, nie rezygnuj. Nawet jeśli zawiedli ciebie wszyscy najlepsi w swoim fachu, to nie znaczy, że Bóg cię zawiódł. Uczyń to, co uczynił ten ojciec. Idź sam bezpośrednio do Jezusa. On jest twoim lekarzem. I znasz historię. Jezus uzdrowił syna tego ojca, nawet jeśli zawiedli jego najlepsi uczniowie. Ich porażka w ogóle nie zmieniła Bożej woli, którą jest uzdrowienie zawsze, wszędzie i dla każdego. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.